18.30, 20 dzień lipca, po przegłosowaniu ustawy przez Prawo i Sprawiedliwość w parlamencie. Tak wygląda w tej chwili to, co dzieje się przed Sejmem. Zdecydowanie więcej policjantów przy tym metalowym płocie policyjnym, ale też zdecydowanie większe emocje właśnie dzisiaj niż chociażby wczoraj czy przedwczoraj. Jest spokojnie, wszyscy ci, którzy protestują przed parlamentem, albo właśnie siedzą wzdłuż płotu, albo tutaj spacerują. Komitet Obrony Demokracji zapowiada, że dzisiaj kolejne wystąpienia na scenie. Protest przed Pałacem Prezydenckim o godzinie 20, ale też cały czas organizatorzy mówią, że tutaj w tym miasteczku, bo można to już powoli nazwać miasteczkiem, cały czas warto być. To są te namioty, które stanęły tu już jakiś czas temu wśród namiotów na przykład z Komitetu Obrony Demokracji, na przykład namiot partii Zieloni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zieloni przeciwko reformie sądownictwa? Od samego początku. Namiot rozbiliśmy już w poniedziałek, jak tylko powstało hasło i było wiadomo, jakie będą głosowania Sejmu. No i jesteśmy tutaj wytrwale. Natomiast to, co się wydarzyło wczoraj na komisji, gdy już zostało bardzo mało osób, my na szczęście, my jeszcze byliśmy, było skandaliczne, a dzisiejsze posiedzenie Sejmu, głosowania, dzisiejszy happening też pokazał, że nie ma zgody społecznej na, nawet nie powiedziałabym reformę sądownictwa, tylko na demontaż państwa prawa. Do kiedy wy zostajecie przed Sejmem? Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, natomiast wszystko zależy tak naprawdę od Polek i Polaków, czy oni wyjdą na ulicę, czy nie wyjdą, a oprócz tego najważniejsi będą parlamentarzyści. Uważamy, że jedyną opcją w tym momencie jest rozwiązanie parlamentu, które jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy opozycja solidarnie złoży mandaty i sprawi, że osoby z ich list wchodzące jako kolejne też nie będą chciały w tym sądzie pełnym nienawiści brać udziału. I wtedy będzie trzeba rozpisać kolejne wybory. Uważamy, że to jest jedyna możliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tyle od Partii Zielonych, która jest rozbita w tym miasteczku przed polskim parlamentem, ale oczywiście to nie jedyna partia, która ma tutaj swoich przedstawicieli. Są też ci, którzy są przy metalowych barierach i być może teraz uda nam się porozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy. Mogę na chwilę się przysiąść? Złapię waszą perspektywę, jak to wygląda z tej strony. Jest fajnie, bo się można oprzeć. Wreszcie nie boli kręgosłup. Ale wy też symbolicznie się opieracie nie tylko o ten metalowy płot. Nasz opór jest symboliczny z całą pewnością, jak wszystkich tutaj. Jak zareagowała pani na wczorajszą Komisję Sprawiedliwości, jak pani zareagowała na dzisiejsze głosowanie w Sejmie? Jestem rozczarowana, zniesmaczona i bardzo, bardzo mi jest przykro. Po prostu przykro. Nawet nie czuję wściekłości, bo właściwie nie miałam dużo nadziei. Teraz mam nadzieję, że może jeszcze ktokolwiek, nie liczę na prezydenta, ale że może jednak ci posłowie, którzy głosowali, może jednak zrozumieją, co robią. A co robią? Myślę, że starają się krok po kroku zaanektować dla siebie cały kraj, ścisnąć władzę w jednej garści. A po co, to wolę nawet nie wiedzieć, nie chcę się domyślać, po co im jest ta władza potrzebna. Jak długo tutaj zostaniecie? Ja jestem z Warszawy, więc jest mi łatwo. Przychodzę tutaj. Pierwszy raz tu byłam pod Sejmem w momencie, kiedy projekt tej ustawy się pojawił. No i od niedzieli jestem codziennie. Na pewno pójdę pod pałac, na pewno wrócę. Poza tym jeżdżę do domu, prowadzę dom, więc nie mogę być cały czas. Ale właśnie są ludzie, którzy tu koczują stale i jestem dla nich pełna podziwu. No i słyszę, że pani z kolei przyjechała tutaj z Niemiec, tak? Tak. Jak to z Niemiec? Po co? No, żeby pokazać, że ja się też nie zgadzam, chociaż mieszkam w tamtym kraju dużo, dużo, wiele, wiele lat, ale nie podoba mi się to, co w Polsce. Jestem przerażona tym. Mam wielu znajomych Niemców, którzy przyjeżdżają do Polski, których ja przywożę do Polski, żeby widzieli ten nasz piękny kraj od wielu, wielu lat.
I to, co oni tu widzą, co się teraz dzieje, przeraża ich. Mówią, wy byliście tym krajem, który nam pokazał, jak wolno, jak można pokojowo przywrócić ład, porządek, demokrację, a teraz to jest nam zabierane. I dlatego przyjechałam tutaj. Pani ma na pewno wielu znajomych tam w Niemczech i pewnie oni się z panią kontaktują i mówią, jak mówi się dziś o Polsce w Niemczech. Dzisiaj zdjęcie sprzed Pałacu Prezydenckiego było też na pierwszej stronie New York Timesa. No nie widziałam tego zdjęcia, więc trudno powiedzieć, bo byłam w podróży, ale są moi znajomi, przyjaciele, wspierają nas, Polaków, tutaj swoim tym, że po prostu chcą, żebyśmy my nie stracili tego, co już tak dawno wywalczyliśmy. No a te zdjęcia, które są pokazywane z obrad, napawają ich po prostu lękiem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To Polka, która mieszka w Niemczech, tutaj pod tym metalowym płotem ustawionym przez policję, zostanie do kiedy? Do niedzieli. Do niedzieli zostanie tutaj, w tym miejscu. Ci, którzy przychodzą tutaj przed Sejm, siadają wzdłuż tego płotu, albo siadają na krawężniku, albo po prostu tutaj przychodzą, mówią, że będą tutaj przychodzić, dlatego że sprzeciwiają się przeciwko temu wszystkiemu, co zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, o te ustawy i żądają weta prezydenta Andrzeja Dudy. Zresztą w sprawie weta prezydenta dzisiaj przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu o godzinie 20:00 manifestacja, zresztą nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce skrzykują się ludzie po to, żeby właśnie przyjść pod sądy, tam chcą palić świeczki, tam chcą wywrzeć jakikolwiek nacisk na prezydenta Andrzeja Dudę, żeby zawetował te ustawy. W tej chwili coraz więcej osób tutaj przed Sejmem. Sylwka pokaże, żeby państwu to pokazał właśnie w tej chwili. Ale to nie są te tłumy, które były tutaj wczoraj czy przedwczoraj. Pewnie dlatego, że w tej chwili zmierzają protestujący przed Pałac Prezydencki, bo tam o godzinie 20:00 mają pojawić się prawdziwe tłumy, jak zapowiadają organizatorzy. A ja spróbuję dalej porozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzy razy weto. Bo? Bo nie możemy mieć zabranej niezawisłości sądów, bo to dotyczy każdego z nas. Nie możemy być pewni żadnego wyroku, który będą wydawali sędziowie wybrani przez Ziobrę. Przede wszystkim jest to niekonstytucyjne, bo nie może minister jeden człowiek, a tak naprawdę Kaczyński, wybierać nam sędziów. Nie po to, żeśmy 20 parę lat temu walczyli, ja byłam w Solidarności, walczyliśmy o postulaty, że wolności zgromadzeń, wolnych sądów, wszystkiego, żeby teraz nam to zabierali. I jesteśmy tu cały czas i codziennie i będziemy, aż nie przywrócą ładu normalnego państwa praworządnego, demokratycznego, jaki mieliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani jest z Warszawy. Z Warszawy, tak. To trochę łatwiej protestować niż tym, którzy przyjeżdżają z całej Polski. A przyjeżdżają? Przyjeżdżają, tak. Cała Polska, rodzina moja też przyjeżdża spod Warszawy. Dzisiaj rozmawialiśmy, przyjeżdżają naprawdę. A poza tym mam informację od rodziny, która jest rozsiana po całej Polsce, że tak samo tam są protesty. To nie można liczyć tylko tych, którzy tutaj są, ale tych, którzy w całej Polsce protestują. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przed Sejmem, przed metalowym policyjnym płotem jest też tablica. Na tej tablicy dekalog wolności. Władza nie może ograniczać wolności słowa, wolności mediów i internetu, a o tym mówiła nam Krystyna Pawłowicz, że konkretnie za nas weźmie się po wakacjach. Wolności zgromadzeń, wolności sumienia, wolności organizacji i obywatelskich, wolności samorządów, kultury, nauki, wolności gospodarczej, wolności parlamentu. Gwarancją wolności jest niezawisłość sądów i Trybunału. To taka deklaracja wolności, która pojawiła się przed parlamentem. Pojawiają się tutaj też coraz tłumniej warszawiacy, ale też ci, którzy przyjeżdżają tutaj z całej Polski. No i pytają się niektórzy, gdzie są młodzi ludzie, czy są młodzi ludzie. Są młodzi ludzie są przed Sejmem i zaraz też będziemy chcieli sobie porozmawiać właśnie z młodymi ludźmi, którzy
przyjeżdżają pod Sejm, żeby zaprotestować przeciwko temu, co dzieje się. Ale spójrzmy jeszcze na ten obrazek, dlatego że tutaj wszyscy, którzy siedzą, mówią, że będą siedzieć, będą leżeć i to jest właśnie forma protestu, który sobie wybrali. Siedzieć gdzie? No tu siedzieć, żeby nie było, że będą siedzieć. No, tu nikt nie chce siedzieć. Będą siedzieć na tej ulicy. Tak, tak, a nie w ogóle siedzieć, no. Chociaż teraz to już nie wiadomo. Tam może powinni, kurczę, z tamtej strony siedzieć. Po co pani dzisiaj tutaj? No jak to po co? No obowiązek jest jakby moralny. To bezdyskusyjnie. Chciałam przyjść w nocy, ale już tak za bardzo byłam śpiąca o 12 w nocy, więc przyszłam teraz, każdemu według wieku i możliwości. Pani jest z Warszawy? Z Warszawy. A przed pałacem o 20 też pani będzie? Będę. Wzięłam sobie właśnie wodę i jakieś tam przysmaki drobne, więc sił starczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cały czas trwa ten protest przed polskim Sejmem. O, tu rzeczywiście jest ślisko, ale pytając o młodych ludzi, może mi się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu robisz? Nie teraz. Zajęty, pewnie coś organizuje. Ciebie mogę zapytać, co tu robisz? Siedzę, manifestuję swoje niezadowolenie wobec ustawy, którą dzisiaj przegłosowała jaśnie panująca nam partia rządząca. Co to znaczy tak osobiście dla ciebie? Co to znaczy? Wiesz co, zaczynam poważnie myśleć o emigracji na przykład, co jest dla mnie potwornie smutne, bo nigdy wcześniej nie brałam na poważnie takiej możliwości pod uwagę. Mam wrażenie, że to jest koniec pewnej epoki. Wiesz, ja się urodziłam w czerwcu 89 roku, to jest taki symboliczny moment i mam wrażenie, że teraz mamy jakiś kolejny symboliczny moment, którego niekoniecznie chciałam być świadkiem. Myślisz, że twoi rówieśnicy... Nie mają tego wszystkiego mimo wszystko gdzieś? Wiesz co, od jakiegoś czasu coraz częściej się pojawiam na różnych manifestacjach i rzeczywiście na początku były to głównie manifestacje KOD-u czy obywateli RP, którzy docierali raczej do pokolenia moich rodziców, czyli osób już 50+. Natomiast z tego co widzę, co się dzieje tutaj, czy pod Sejmem, czy pod Pałacem Prezydenckim w ciągu ostatnich paru dni, widzę coraz więcej młodych ludzi i myślę, że to jest dobra tendencja. Trochę szkoda, że obudzili się dopiero teraz, no ale może lepiej późno niż wcale. Jak długo będziecie protestować? Tak długo, jak będzie trzeba. Nie potrafię powiedzieć, nie mamy konkretnego planu, sytuacja jest płynna. Sami posłowie zdaje się nie wiedzą dokładnie, o której się skończą obrady. Był tutaj jakąś godzinę temu Bartłomiej Arłukowicz, który mówił, że wciąż jeszcze trwają głosowania. Wtedy, kiedy wyszedł, powiedział, że właśnie padło głosowanie nad referendum edukacyjnym, czyli PiS pokazał, że ma w głębokim poważaniu głosy 900 tysięcy obywateli, w tym mój, mojej mamy, mojego męża, mojego brata, taty, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to się po prostu jakoś osobiście czuje, że ci ludzie pokazują nam po prostu środkowy palec. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę i zapraszamy. Tak właśnie wyglądają protesty przed Sejmem, są też okrzyki. Ja spróbuję przejść tędy. Uważaj, Sylwester, bo tu jest ślisko. Spałeś do południa, 13 grudnia, spałeś do południa. I rzeczywiście jest tak, że tutaj od czasu do czasu pojawiają się politycy, głównie oczywiście, a właściwie wyłącznie politycy partii opozycyjnych, bo nikt z partii rządzącej się tutaj jeszcze nie pojawił, ale można powiedzieć, przepraszam, że jest tutaj zorganizowana jakaś, powiedzmy, kontrmanifestacja otoczona przez policjantów. Trwa pyskówka w tej chwili. To Zakowiczak jest! Rządy były wasze, są nasze.
Kozakowicza gest! Domańska, prosimy, prosimy do namiotu OSA. Niech ktoś się tutaj ze mną zlicytuje. Sądy były wasze, są nasze. Tak się boją teraz tego wszystkiego. Niech ktoś się zlicytuje, 6 lat dostałem. 2 lata siedziałem, proszę bardzo, kto tutaj? Krzyczycie, krzyczycie. No. 5 dżentelmenów krzyczy przed metalowym płotem, chociaż nie wiem, czy słowo dżentelmenów nie jest tutaj lekkim nadużyciem. Proszę mnie nie szarpać, dobrze? Proszę mnie nie szarpać, proszę mnie nie szarpać. O, widzimy już tutaj emocje sięgają zenitu. Może nie będę tam wracać, niech pan trochę ochłonie. Tutaj widzę trochę milsze emocje. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Pani protestuje? Tak, ja tam siedzę. Ale musiałam... I pani protestuje, bo? Bo dlaczego tu siedzę? Bo się nie zgadzam z tym, co się dzieje tam, dlatego że nie mamy wolnych sądów, dlatego że sądy są podporządkowane jednej partii, która mi się akurat niekoniecznie podoba. Jak długo pani tutaj będzie? Znaczy ja na pewno będę pewno do północy, ponieważ ja pracuję, w związku z tym rano muszę się znaleźć w pracy i po pracy przychodzę tutaj z powrotem. Dziękuję bardzo. A z tym, że ja protestuję od momentu, kiedy stanęło nasz namiot, czyli wtedy jeszcze kod UPP pod KPRM-em, także dla mnie to jest jakby kontynuacja tego, co się działo od marca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj trochę jest trochę luźniej, jeżeli spojrzymy wzdłuż ulicy Wiejskiej, w kierunku ulicy Wiejskiej i może spróbujemy tam podejść, żeby tak od początku do końca pokazać, jak wygląda ulica Wiejska. Zresztą tutaj po mojej prawej stronie jest Sejm, po mojej lewej stronie ulica Wiejska i Kancelaria Prezydenta, bo Kancelaria Prezydenta jest nie tylko przy Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu, ale też tutaj Kancelaria Prezydenta na ulicy Wiejskiej. Dzień dobry. Cześć. Na żywo jesteście. Jak się kolegów spotyka, to warto się przywitać, nawet jeżeli jesteśmy w tej chwili na żywo. Tam spoglądając w kierunku hotelu sejmowego, bo właśnie tam jest droga do hotelu sejmowego, to ja dzisiaj tam byłem i tam wejść nie można. Tam usłyszałem, że mogą wchodzić tylko posłowie, tylko parlamentarzyści, bo policja prowadzi tam swoje czynności służbowe. Cały czas przed Sejm przychodzą ludzie, nie ma ich tylu, ilu wczoraj czy przedwczoraj, ale to pewnie dlatego, o czym już wspominałem, że jest manifestacja przed Pałacem Prezydenckim zapowiedziana na godzinę 20, między innymi przez Platformę Obywatelską, ale też oczywiście Komitet Obrony Demokracji, Nowoczesną, Polskie Stronnictwo Ludowe, całą opozycję, jak mówią ci, którzy namawiają ludzi, żeby przyszli pod Pałac Prezydencki. Próbowałem jeszcze znaleźć tutaj w tłumie może jakiegoś przedstawiciela Sejmu, ale w tej chwili nie ma żadnego polityka. Tak właśnie wygląda protest przed Sejmem tuż przed godziną 19 20 lipca. Thank you.